Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Wciąż trudno wskazać przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze. Do tej pory z rzeki wyciągnięto 100 ton śniętych ryb. Tymczasem w regionie województwa dolnośląskiego woda w Odrze wróciła do normy. Eksperci wciąż nie ustalili przyczyn tego, co stało się z Odrą. Na podstawie próbek, jakie zostały pobrane, trudno mówić o prostej przyczynie katastrofy. Żadna z tych próbek na dzień dzisiejszy, potwierdzam, nie wykazała obecności żadnych substancji toksycznych. Próbki, jakie pobierano na Dolnym Śląsku, wskazują na ciągłą poprawę stanu rzeki dzień po dniu od 5 sierpnia. Dziś parametry wody w Odrze nie odbiegają od wieloletniej średniej. Czyli można powiedzieć, że Odra nam się... Dolnośląskim wróciła do nas. Jedną z teorii, jaką bierze pod uwagę resort klimatu, są przyczyny naturalne. Czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe, zwiększenie stężeń zanieczyszczeń, które występowały w Odrze podczas niskiego stanu rzeki. Na to mogło nałożyć się też odprowadzenie do rzeki dużej ilości wód przemysłowych i być może to one spowodowały zasolenie. W wodach przemysłowych, na co zwraca uwagę minister Anna Moskwa, jest dużo chloru, który mógł uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych. Próbki z Odry badane są zarówno w laboratoriach w kraju, jak i za granicą. Na pewno nie ma dziś mowy o zagrożeniu dla ujęć wody pitnej. Woda jest czysta, woda jest nieskażona, monitorujemy i będziemy przez najbliższy czas codziennie badać wody z każdego ujęcia. Trwa też usuwanie śniętych ryb. Skala katastrofy jest ogromna. Wyłowiliśmy już około 100 ton padłej ryby. To ogromna katastrofa ekologiczna. Pomocne było rozłożenie 7 specjalnych zapór, na co dzień przeznaczonych do blokowania i ograniczania możliwości rozlewania się środków chemicznych. Te zapory dzisiaj znakomicie służą do blokowania przepływających śniętych ryb, umożliwiając usuwanie je bardzo szybko i w dużych ilościach. Zapory są przesuwane w kierunku Szczecina, by ochronić kanały szczecińskie, port, a także tor wodny między Szczecinem a Świnoujściem na Zalewie Szczecińskim. Polska jest gotowa, by poprzez zapory wspomóc także stronę niemiecką. Wraz z wyjaśnianiem przyczyny skażenia Odry trwają poszukiwania winnych jej zanieczyszczenia. W tym celu powołany został specjalny zespół śledczy. Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Odry zostało wszczęte na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Sprawę wyjaśnia specjalny zespół, który składa się z 7 doświadczonych prokuratorów i 5 policjantów. Prowadzone są intensywne czynności procesowe, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawa bowiem wymaga działań nadzwyczajnych, bardzo intensywnych i tak właśnie pracuje prokuratura. W ciągu 4 dni przesłuchano łącznie około 220 świadków. Przeprowadzono także oględziny 12 miejsc na różnych odcinkach Odry, przekazał zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. W toku śledztwa przez te 4 dni od wszczęcia, czyli od 12 sierpnia do chwili obecnej, prokuratorzy skupili się na zabezpieczaniu tutaj materiału dowodowego na potrzeby całego postępowania karnego, zarówno z tych osobowych źródeł informacji, jak również zabezpieczając konkretne dowody rzeczowe. Przyczyny skażenia rzeki nadal nie są znane. Winnych czeka jednak surowa kara. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zaostrza kary za zanieczyszczanie środowiska. Nowelizacja przewiduje 10 lat pozbawienia wolności w przypadku zanieczyszczenia wody, jeśli spowoduje to znaczne obniżenie jej jakości lub jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Kara finansowa za umyślne zanieczyszczenie środowiska może wynieść nawet 10 milionów złotych. Pozwala nie tylko egzekwować surowszą odpowiedzialność karną, ale też pozwala egzekwować odpowiedzialność karną od podmiotów zbiorowych. To jest zupełna nowość w polskim prawie karnym. Zaznaczył minister Zbigniew Ziobro. Za pomoc w wykryciu sprawców skażenia rzeki policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 1 000 000 złotych. Do Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu przybyła młodzież, która weźmie udział w warsztatach wakacyjnych pod hasłem „Życie to coś więcej”. W tym roku na uczestników czeka sporo nowości. Warsztaty prezenterskie, fotograficzne, dyplomatyczne, operatorskie, aktorskie, taneczne, medyczne, a także wiele innych ciekawych zajęć czeka na młodych, którzy przybyli na wakacyjne warsztaty do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Nie zabraknie wspólnej modlitwy. Będą też nowości, mówi ojciec Dawid Wilczyński, kierownik warsztatów. W tym roku
postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zorganizowaliśmy taki jeden dzień, można by to ująć, wojskowy. Mianowicie będzie wykład prowadzony przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na temat właśnie patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, ale również roli żołnierza w naszej ojczyźnie. A następnie druga część będzie to część praktyczna. Wyjedziemy na toruński poligon, aby tam uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Po raz pierwszy odbędą się także warsztaty ze sterowania dronów. Na stałe w program warsztatów wpisały się już zajęcia muzyczne, mówi Zbigniew Małkowicz z zespołu Lumen. W pierwszym etapie dzielimy te grupy. Jedna grupa jest wokalna, czyli osoby, które pięknie śpiewają. Tu widzę, jest liczna grupa instrumentów smyczkowych. Pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, wiolonczela, altówki. Trzecia grupa pod kolejnym tutaj instruktorem naszym to instrumenty dęte. Akurat widzę, że jest flet, jest obój, klarnet, saksofon, gitary, perkusja, no więc cała piękna orkiestra. Marcelina w warsztatach bierze udział po raz pierwszy, ale jak sama mówi, to dobra okazja, aby rozwijać swoje zainteresowania. Myślę, że grając na skrzypcach to mogę, to jest rozwijanie mojej pasji, bo to nie jest koniecznie muzyka klasyczna, ale też rozrywkowa i mogę inny sposób po prostu przekazać to innym ludziom, to co lubię. Karolina na warsztaty przyjechała po raz siódmy. Myślę, że jak większość osób potwierdzi, że jak tutaj się raz przyjedzie, to już trzeba tutaj wrócić. Ze względu na atmosferę, na ludzi, na to jakie mamy wspaniałe warsztaty i wykładowców oraz przede wszystkim ze względu na to, że można tutaj pogłębić swoją relację z Bogiem. Uczestnicy wakacyjnych warsztatów będą również mieli okazję zwiedzić Telewizję Trwam i Radio Maryja. Na okupowanym przez Rosjan ukraińskim Krymie ponownie doszło do serii wybuchów. Tym razem celem ataku był skład amunicji. Tuż nad ranem w podstacji transformatorowej w mieście Dżankoj na okupowanym Krymie doszło do pożaru w pobliskiej wsi Majskie. Doszło natomiast do wybuchu składu amunicji. Odbicie Krymu spod rosyjskiej okupacji to strategiczny cel Ukrainy. Zniszczenie logistyki okupantów, ich amunicji, sprzętu wojskowego oraz stanowisk dowódczych ratuje życie naszych ludzi. Im mniej możliwości mają okupanci do szerzenia zła i zabijania Ukraińców, tym szybciej będziemy mogli zakończyć tę wojnę, wyzwalając naszą ziemię. Powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosyjscy rezydenci w panice uciekali z półwyspu. Na moście z Krymu do Rosji utworzył się wielokilometrowy korek. Absolutna większość obywateli terrorystycznego państwa już rozumie lub przynajmniej czuje, że Krym to nie jest miejsce dla nich. Prawdopodobnie to dopiero początek ukraińskiej ofensywy wobec rosyjskiej armii na Krymie. Prezydent Zełenski zwrócił się do swoich obywateli, którzy przebywają na półwyspie, by nie zbliżali się do obiektów wojskowych rosyjskiej armii. Na działania wojskowe na okupowanym Krymie zezwoliła społeczność międzynarodowa, poinformował ukraiński minister obrony. Porozumieliśmy się z USA, że nie będziemy wykorzystywać uzbrojenia przekazywanego nam przez Waszyngton i innych zachodnich partnerów do ataku terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeśli jednak mówimy o wyzwoleniu tymczasowo okupowanych ziem Ukrainy, obecnie zajętych przez wroga, to nie mamy w tym względzie żadnych przeciwwskazań. Do poprzedniego ataku na rosyjskie cele na Krymie doszło tydzień temu. Zniszczonych zostało 20 samolotów wroga. Na teraz to wszystkie wiadomości. Główne wydanie rozpoczniemy o godzinie 20. Zapraszam. Do zobaczenia.